Obajtek się doigrał. W jego domu ma pojawić się policja. Choć Daniel Obajtek nie był politykiem PiS, jest jednym z symboli 8-letniej władzy partii z Nowogrodzkiej. Były szef Orlenu został w ostatnim czasie wezwany przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw afery wizowej. Robi jednak wszystko, by się przed nią nie pojawić. To może doprowadzić do wizyty w jego domu mundurowych. Obajtek został wezwany przed komisję na 28 maja. Następnego dnia świadkiem ma być były prezes grupy Azoty Tomasz Hink. Komisja chce ich pytać m.in. o zatrudnianie obcokrajowców przy inwestycjach obu spółek, Olefiny III i Polimery Police. Komisja wizowa. Daniel Obajtek nie odebrał wezwania. Co dalej z byłym szefem Orlenu? Poseł Michał Szczerba przekazał Polskiej Agencji Prasowej, że Obajtek nie odebrał wezwania na przesłuchanie. Szef Komisji Śledczej poinformował, że zwróci się do prokuratora generalnego, Adama Bodnara, redaktor, o doręczenie wezwania do stawiennictwa w charakterze świadka przez policję. Taką procedurę umożliwia uchwała podjęta w lutym przez komisję na podstawie ustawy o Sejmowej Komisji Śledczej. Została wykorzystana przy wezwaniu byłego szefa MSWiA, Mariusza Kamińskiego. W ostatnim czasie media i politycy spekulowali, że Obajtek przebywa za granicą. Szczerba podkreślił, że komisja ma wiele pytań do byłego szefa Orlenu, m.in. dlaczego nie zatrudnił polskiej spółki i polskich przedsiębiorców do budowy kompleksu petrochemicznego Olefiny III. Wtedy, gdy inne podmioty starały się o możliwość udziału w tej inwestycji, zatrudnił korporację międzynarodową, która wykorzystała obcokrajowców, ściągając ich z całego świata, nie zapewniając bezpieczeństwa tego systemu, umożliwiając wydawanie wiz osobom, które rezygnowały z pracy, nikt nie śledził ich losów. To jest pytanie, czy można w XXI wieku zatrudniać firmę, która stworzyła swoisty obóz pracy na kilkanaście tysięcy osób, zbudowano baraki, w których były niegodne warunki, były łamane prawa pracownicze, czy firma, która ma w swoim logo znak orła, powinna się tak zachowywać i co w tej sprawie wiedział Daniel Obajtek, powiedział Szczerba. Dodał, że zarówno w przypadku inwestycji Orlenu, jak i grupy Azoty, rozszczelniono system, co zostało wykorzystane do nielegalnego przyznawania wiz cudzoziemcom, którzy przy tych inwestycjach w ogóle nie mieli pracować. W ubiegłym tygodniu Państwowa Inspekcja Pracy zorganizowała punkt informacyjny dla obcokrajowców budujących w zakładzie produkcyjnym Orlenu w Płocku kompleks instalacji Olefiny III. Żaden z pracowników, który skorzystał z tej formy kontaktu, nie złożył skargi. Przypomnijmy, Daniel Obajtek wystartuje w nadchodzących wyborach europejskich 9 czerwca. Otrzymał jedynkę na podkarpackiej liście Prawa i Sprawiedliwości.